Może krótkich kilku słowach. Dobrze, że Polski tam nie ma. Bo wygląda to na Monachium 2. I mówię to z całkowitą odpowiedzialnością. Rosja Ukrainy nie odpuści, bo to jest kwestia interesów życiowych, politycznych Rosji. I ta strategia salami, którą Rosja stosuje, na którą Zachód zgadza się, akceptuje. Znaczy mówimy, że Amerykanie są gdzieś tam w tle. Nie, Amerykanów nie ma. Panie Rafale, Amerykanie... w Monachium nie było, czy o Słowacji. A mamy, Ukraina mamy jest inne, w Mińsku. Mamy inne trochę czasy. Nie szukajmy na siłę. Ja byłem na Ukrainie analogii. W 1994 roku, ale, kiedy Ukraina podpisała... Jeszcze raz powtarzam. Ale, Monachium nie było, czy o Słowacji. Mogę dokończyć. Zgadza się pan ze mną? Pan Rafałanczyk. Jest świat trochę inny. Ale właśnie, więc nie szukajmy analogii. Ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Nie, proszę pana. Ukraina jest... Panowie, no ale... strefą, którą Rosja traktuje jako swoja własna strefa interesów. I tak jest. Co dalej? No wiemy, że Rosja podobnie traktuje Europę Środkową, bo traktat Rosja-NATO niestety ma dalej takie brzmienie, że dzieli członków NATO na kategorię A i kategorię B. I z tym też się nie musimy zmierzyć. Problem polega na tym, że jest kwestia po prostu czasu, najbliższego półtora roku. Dla Rosji czas ucieka, bo jeżeli nawet te sankcje, które są średnio efektywne, ale największą sankcją dla Rosji, o czym wszyscy wiedzą, jest cena ropy. Rosja nie ma rezerw walutowych, finansowych, żeby przetrwać półtora roku. I dlatego potrzebni są ci bankierzy, którzy czekają bardzo niecierpliwie, żeby do Rosji, przy okazji też na Ukrainie, dorzucić trochę pieniędzy. Ja tą sytuację obserwowałem przez lata 90. Jak Rosja dostawała finansowanie, Ukraina dostawała finansowanie. Tak wyglądała sytuacja programów pomocowych Funduszu Walutowego i Banku Światowego. I choć to ma znaczenie, to tak, żebyśmy też nie przeskakiwali dzisiaj tych wątków, bo jednak wydaje się, że najważniejszą sprawą jest wstrzymanie walk, które się tam dzieją, bo to no, ale kosztuje sposób trwały, życie a to wszystko ludzkie. Wygląda po prostu na bardzo krótkookresowe wstrzymania po to, żeby przegrupować i zaatakować kolejne cele. No, od czasu porozumienia mińskiego Rosja czy separatyści posunęli się ile? To 1,5 tysiąca kilometrów kwadratowych? Pani profesor? Ja mam taką refleksję, że obserwując różne konflikty, czy nawet gorzej, wojny takie wieloletnie, otwarte wojny. W każdym z konfliktów musi wystąpić masa krytyczna, przy której strony tego konfliktu są skłonne już rezygnować ze swoich wcześniej już tych argumentów, których powiedzieli, że w żadnym wypadku nie odpuszczą. I można by to jeszcze inaczej nawet ująć, tak bardziej beletrystycznie. Może jeszcze za mało turumien się pojawiło po jednej i po drugiej stronie. Może jeszcze nie osiągnęli tej masy krytycznej. Jeszcze musi zginąć wiele ludzi, zanim spotkają się w tym samym składzie i powiedzą już dosyć. No ja niestety, no mówię niestety z przykrością, skłaniam się do tego, co pan Rafał Andrzak powiedział. Rosjanie nie odpuszczą Ukrainy. Znaczy przynajmniej Władimir Putin nie odpuści, bo to byłby... to byłaby jego porażka, przyznanie się do tego, że stracił kolejny kraj, a on przecież swoją prezydenturę i to, że po raz kolejny przez lata rządzi Rosją, opiera właśnie na tym, że on stworzy nowy Związek Radziecki.